Witam was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, a to będzie filmik z buildem pod set Ratmy. Set, który dostajemy na samym początku, jak z niego w miarę poprawnie korzystać. Jest kilka wersji tego buildu oczywiście. Niektóre są bardziej skomplikowane, niektóre mniej. Niektóre wymagają większego paragonu, niektóre większego, niektóre mniejszego. Ja wam przedstawię taki najbardziej chyba przystępny, najłatwiejszy build właśnie pod szkieletów magów i pod max esencję razem ze zbroją z kości, która będzie nam dawała przeżywalność w miarę. Ale okej, zacznijmy od pokrycia giru. Oczywiście 6 elementów ratmy, oczywiście o ile możliwe to starożytne. Sam set ratmy daje nam to, że nasze miniony skracają cooldown dla armii umarłych, której nie używamy. Przy premii za 4 elementy dostajemy redukcję obrażeń za każdym razem, kiedy nasz minion coś trafia, czyli dosyć dobrą mamy redukcję obrażeń, tylko że musimy na początku trzymać się z daleka od potworków. No i na końcu mamy premię. Każdy aktywny szkieletowy mag zwiększa obrażenia zadawane przez twoje sługi i armię umarłych o 625% do maksymalnie 2500%. Czyli 4 szkieletowych magów już robi max premię do damage'u reszcie szkieletów. Reszcie szkieletów, przynajmniej nie wiem jak to powiedzieć. No i na tym to polega, że będziemy ciągle przyzywać szkieletów magów i będziemy atakować naszymi szkieletami, naszym rozkazywaniem szkieletom z zamrażającym uściskiem, ale o tym później. Oprócz tego set kosy i tarczy. Kiedy cel twojego rozkazywania szkieletom zginie, twoje szkielety automatycznie zaatakują pobliski cel. To jest zarąbista pasywka, nie musimy co chwilę kogoś fokusować, wystarczy raz i nasze szkielety co chwilę kogoś atakują. I podczas gdy twoje szkielety na rozkaz atakują cel, wszystkie twoje sługi zadają obrażenia zwiększone o 400%. Czyli kiedy oni atakują, to też magowie mają zwiększony DPS, czyli trzeba to cały czas równoważyć, kiedy przyzywać magów, kiedy atakować szkieletami. Na pasek wybrałem godzinę czarownic w tym buildzie. W tym buildzie, w trochę osłabionej wersji, bo bez starożytnych przedmiotów i z niższym paragonem, zrobiłem bez najmniejszych problemów Greater Rift 72, czyli myślę, że do 80, nawet 90 ten build da sobie radę. Godzina czarownic, no dla większego dipsu, chociaż jak widzicie, to im bardzo mały roll. Kolejny zestaw, no to jest obietnica podróżnika i róża wiatrów, które zwiększają przeżywalność podczas ruchu, a zwiększają DPS podczas stania w miejscu, czyli to jest do tego buildu bardzo fajny zestawik. Oprócz tego krąg Najluja, który dodatkowego maga nam przyzywa i trwa, i magowie dzięki temu też pierścieniowi dłużej trwają. Jest to naprawdę bardzo fajny pierścień pod właśnie set ratmy, bo przyzywa dwóch magów od razu, dwa przyzwania i mamy 4 magów, czyli max DPS dla szkieletów. Ale oczywiście staram się ich cały czas mieć jak najwięcej. No i karwasze, owijacze śniwiarza, które dają nam to, że kule zdrowia dają nam również esencję. A esencja jest tutaj bardzo, bardzo krytycznie potrzebna. Przejdźmy jeszcze do pasywek. Użycie zwłok zapewnia 20% szans na stworzenie kuli zdrowia. To jest ze śmierci życie. To się bardzo fajnie właśnie kumuluje z owijaczami żniwiarza. Żwawe żniwa, ale ciężkie tutaj te słowa są, zwiększa szybkość ataku kościanych kolców, wyssania krwi oraz półnury kostu o 15%. My mamy kościane kolce, które bardzo nam pomagają przywrócić esencję. Wydłużona służba po to, żeby nasi magowie dłużej działali. Przytłaczająca esencja na max esencję również. No i oczywiście staram się max esencji też mieć w tarczy. Ja tutaj niestety nie mam, będę musiał sobie jakoś to tutaj przerolować. Tą tarczę niedawno w sumie mam, nie zauważyłem tego, że nie mam tu esencji. Ale teraz tak, co jeszcze mamy w kosteczce? Cienisty hak Reyleny to jest bardzo, bardzo dobry hak, bardzo dobra kosa do wszystkich buildów.
Esencja zwiększa nam DPS o 0,5% każdy dodatkowy punkt. I oprócz tego nasze kościane kolce jeszcze więcej przywracają nam esencji, a esencja jest bardzo kluczowa i zaraz wam powiem dlaczego. Tasker i Teo dla szybkości ataku naszych minionów. No i wyrok Crispina. Zadajesz obrażenia zwiększone o 100% z powolonym wrogom lub 3 razy tyle przeciwnikom dotkniętym innym rodzajem efektu ograniczającego ich ruch, a mamy tego bardzo dużo, bo mamy i w kolcach ogłuszenie, mamy zmorę uwięzionych, która nam zwiększa dips i daje nam spowolnienie, mamy krainę umarłych, która wszystkich zamraża i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego ezetoryczna alteracja dla przeżywalności oraz egzekutor dla DPS-u naszych stworów. I okej, przejdźmy sobie do skilli, bo tutaj zaczyna się być ciekawi. Naszym jednym z głównych DPS-ów są szkieletowi magowie i uwaga z osobliwością. To pochłania całą esencję, zadaje zwiększone obrażenia o 3% za każdy pochłonięty punkt esencji, czyli 900% w tym momencie, ponad. Zwiększone mają obrażenia, no bo mamy 300 esencji. Jeżeli zwiększymy jeszcze na przykład do 350, to pomnóżcie sobie razy 3% za każdym razem. Jest to naprawdę mega, mega duży DPS. No i ci magowie pochłaniają całą tą esencję, czyli trzeba ich przyzywać, kiedy mamy całą. Czyli musimy ją jak najszybciej uzupełniać co chwilę. Czyli musimy używać właśnie pożerania, pochłaniania zwłok. Zwiększa maksymalne życie o 2% przez 2 sekundy za każdego pochłoniętego trupa. To również daje nam przeżywalność, ale cały czas pochłaniamy zwłoki naszych przeciwników, żeby sobie tą esencję przywrócić. Oprócz tego musimy też używać kościanych kolców, których używamy bardzo szybko, na bardzo duży zasięg, na dosyć dużym obszarze, trafiamy wielu wrogów. Co chwila sobie esencję odnawiamy i naprawdę komponuje to się dosyć nieźle. Praktycznie co kilka sekund możemy przyzwać kolejnych dwóch magów. Oprócz tego zbroja z kości to jest alternatywny tutaj skill. Ludzie używają symulakrum, różnych innych golema, czasem używają czasem ożywiania. Różne są wariacje, ja jednak zbroję z kości preferuję dla właśnie przeżywalności. No i kraina umarłych. To jest takie troszeczkę... Ona, jej używam bardzo rzadko, bo ona ma duży cooldown. Używamy jej w momencie, kiedy chcemy sobie naładować na przykład na początku rifta, żeby nie zginąć wszystkich magów. Wchodzimy, odpalamy, pożeramy zwłoki. Ona nam daje to, że możemy używać zwłok bez zwłok. Taka dziwna rzecz dosyć, ale kiedy to odpalimy, to sobie możemy naładować na maksa naszą esencję pożarciem. Przyzywamy magów. Naładujemy do końca pożarcie, naładujemy do końca z... magowie, naładujemy do końca, magowie, naładujemy do końca, magowie, iż aż tak uzyskam 10 magów i możemy wtedy sobie się bujać przez grifta bez najmniejszych problemów. Jeszcze jest to bardzo przydatne na jakichś mocniejszych elitach, no i wiadomo na Rift Guardianie. Dosyć dobrze to działa. I oprócz tego mamy szkielety, które cały czas staramy się, żeby atakowały jakieś moby. Tylko do tego musimy mieć esencję również, tak więc musimy to równoważyć, mieć około... No jak najwięcej tych magów. 4 to jest minimum, żeby te szkielety dawały dobry damage. No a wiadomo, im więcej magów, tym większy damage również się rozprzestrzenia po całym Greater Rift'cie. Tak więc tak to, moi kochani, właśnie wygląda, jeżeli chodzi o ten build. Jak wygląda gameplay? Powinniście go mieć gdzieś tutaj w okienku. Jeżeli nie, to... zrobię, jeżeli nie uda mi się tego tak wyrenderować, to zrobię osobny film z praktyką. Chyba, że poprosicie, tak jak ostatnio w komentarzach, film z praktyką, gdzie będę robił jakieś 70 albo coś w tym stylu i pokażę wam, jak ja tym buildem gram i jak ja sobie tym radzę. Mniej więcej wygląda to tak, że wchodząc do riftu przyzywamy szkieletowych magów, potem używamy cały czas kolców na przemian z pożarciem albo jednocześnie, żeby naładować esencję na max i znowu używamy magów. Używamy na zbroi z kości na jak największej ilości przeciwników. Wtedy sobie ładujemy naszą zbroję z kości, naszą przeżywalność. Albo ja również robię tak, że zawsze jak wchodzę do Greater Rift'a, od razu odpalam Krainę Mrozu, pożywiam się pożarciem i robię w ten sposób magów.
Jak widzicie, można uzyskać od razu maksymalną ilość i wtedy już lecimy. Mamy pełno kul zdrowia, możemy tego ciągle używać i atakować szkieletami na prawym przycisku myszy. Wygląda to fajnie, naprawdę jak mamy maksymalną ilość magów, to bardzo efekciarsko to wygląda, jak one atakują. No i nasze szkielety naprawdę robią mocną robotę. I okej, moi drodzy. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że pokryję to dosyć dobrze dla Was. W następnym filmie pokryję set Ratmy. Przepraszam, set Tragoula. I powoli się zabieram za mnicha. Już mam dosyć dużo przedmiotów na tym mnichu. Tak więc no, w tym sezonie postaram się dostarczyć jak najwięcej poradników dla Was. I to by było na tyle. Dzięki Wam wielkie. Widzimy się w następnym filmie. Pa, pa.